Słuchajcie, pani Monika poprosiła nas, żebyśmy zastanowili się, gdzie chcemy jechać na wycieczkę. Pojedźmy na przykład do Krakowa i z Zakopanego. Dobrze, w Krakowie zobaczymy zabytki. A co z Zakopanem? No jak to? Co skocznie? Jest 25 maja roku 1987. Jesteśmy w Zakopanem. Nieprzypadkowo, bo właśnie wtedy i w tym miejscu na świecie przychodzi chłopak na świat z pewnej skromnej rodziny. Ta rodzina to Stochowie, a chłopiec dostaje imię Kamil. Jego rodzinny dom znajdował się w Zębie, czyli w jednej z najwyżej położonej dzielnicy w naszym kraju. Nieprzypadkowo o tym wspominam, ponieważ Kamil w ciągu najmłodszych lat mierzył bardzo, to bardzo wysoko, zanim pokazał się szerszej publiczności na przełomie tysiącleci Stoch, w sumie nie pracował na swój cel. W roku 2011 karierę kończy Małysz, a rolę lidera polskiej ekipy przyjmuje Rakieta z Zębu. Skutek regularne miejsce w pierwszej dziesiątce miejsca na podium. Kamil Stoch z jednej strony żywa legenda, najbardziej utytułowany w Polsce sportowiec na zimowych igrzyskach olimpijskich. Fenomen sportowy, łamiący wszelkie granice, 33-krotny zwycięzca konkursu Pucharu Świata, a z drugiej strony skromna osoba posiadająca wielką klasę, człowiek, którego ciężko nie lubić.